serdecznie spod rzeszowskiej choinki na rynku i życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i spotkania jak najrychlejszego w nowym roku w teatrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pan. Szanowni Państwo, z okazji nadchodzącego 2021 roku pragnę przekazać Państwu gorące życzenia zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia i powrotu do normalności, abyśmy mogli w tym 2021 roku inaczej niż w poprzednim cieszyć się wzajemną obecnością, szczęściem i miłością. Szczęśliwego nowego roku. Szczepcie się. Życzę Wam szczepień bez powikłań. Zdrowia, zdrowia, zdrowia i do spotkania w teatrze. Drodzy Szanowni Państwo, nasza cudowna publiczność Teatru im. Wandy Siemaszkowej, powoli ten trudny i wymagający 2020 rok odchodzi już do historii. Za moment będziemy witać nowy rok, 2021. Więc ten nowy rok niech okaże się dla nas dobry, łaskawy i szczodry, abyśmy się mogli jak najszybciej z Państwem spotkać w dobrym zdrowiu, z ogromną radością, abyście znowu zapełnili widownię naszego teatru i abyśmy mogli wspólnie przeżywać wszystkie emocje. Tego sobie ogromnie życzę. Przytulam Państwa bardzo gorąco. Marzę o jak najszybszym spotkaniu z Państwem. A przecież marzenia są do spełnienia. Z ogromną nadzieją i ufnością spoglądam na ten nowy 2021 rok. Moi drodzy, kochani, znajomi, nieznajomi, przyjaciele, żegnamy 2020 rok. Bardzo dziwny rok. Myślę, że w gruncie rzeczy bardzo dobry rok, bo pokazał nam wszystkim, co jest naprawdę ważne. Że spokój, wolność, miłość, wszystko jest w nas. Trzeba tylko mieć odwagę, żeby zajrzeć w głąb siebie. I tej odwagi nam wszystkim życzę w nowym roku. Życzę Wam i sobie spotkań bez maseczek, bez ograniczeń, aby ten nowy rok, lepszy nowy rok, był jakąś nadzieją, radością, żebyśmy się wszyscy odrodzili. Natura robi to co roku na wiosnę i takiej wiosny nam wszystkim w sercu życzę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Ściskam i całuję. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, w imieniu Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie składam Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Oby ten nowy rok 2021 był spokojny, był szczęśliwy i był zdrowy. Bardzo tego sobie życzymy, żeby móc się z Państwem spotkać w nowym roku, obcując ze sztuką.